Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. W ten piękny, słoneczny dzień z Bielskiego Stadionu wita Państwa Kamil Sobala. To właśnie tu, już za moment, już za chwilę, Rekord Wam Bielsko-Biała zmierzy się z Odrą Wodzisław. Ale zanim zaczniemy przechodzić do meczu, spójrzmy najpierw na składy. Na sam początek gospodarze, którzy zagrają w takim oto zestawieniu. Z numerem 99 Jakub Szumera, z 14 Sidi Kamara, z 15 Michał Śliwka, z numerem 3 Tomasz Walasz, z 17 Jakub Kępny, z 22 numerem kapitan tego zespołu Arkadiusz Krysik, z numerem 6 Igor Macura, z numerem 11 Bartłomiej Twarkowski, z 8 Szymon Bogunia, z numerem 16 Szymon Nosoń, a pierwszą 11 zamyka grający z numerem 9 w dzisiejszym pojedynku Marek Profic. A jeśli chodzi o skład niebiesko-czerwonych, to on niezbyt się zmienił poza jednym nazwiskiem. Z numerem 99 wystąpi Dawid Wrzosek, z 22 Mateusz Słodowy, z 7 Łukasz Gajda, z numerem 24 Jakub Wilczek, z 8 Bartosz Wodnicki, z 3 Maciej Kłosek powracający do składu, z numerem 77 Jakub Pawełek, z 11 Maksymilian Roguła, z 15 Mikołaj Karwot, z 18 Szymon Kalisz, 11 z kolei zamyka grający z numerem 9 Nikodem Powroźnik. No i zobaczymy, w jaki sposób gospodarze rozpoczną ten mecz, który właśnie w tym momencie się zaczyna. Podaje na prawą stronę, jest szybka strata. Odra już w posiadaniu piłki. Szymon Kalisz. Kalisz, wycofanie. Wilczek. Karwot. Podanie do Słodowego. Słodowy już tutaj szuka partnerów do rozegrania. Długa ta posłana piłka na lewą stronę i fantastycznie tutaj Gajda się z nią zabrał. Gajda! I co, słupek? Jest dobitka jeszcze! Ależ tu się groźnie zrobiło! No fantastycznie tutaj naprawdę Odra miała szansę, aby otworzyć wynik spotkania już w pierwszej minucie spotkania. Wodnicki wycofuje do Słodowego. No to jest scenariusz, który doskonale znamy na meczach Odry Wodzisław. Podanie na prawą stronę do Roguły. Roguła przyjął to. Roguła schodzi do środka. Roguła szuka partnerów do rozegrania. Jednak cały czas utrzymuje się przy piłce skrzydłowej Odry Wodzisław. Podanie teraz do Kalisza. Kalisz szuka tutaj okazji. Czy był faulowany? Nie, jednak Odra cały czas utrzymuje się przy piłce, sędzia pozwala grać dośrodkowanie w pole karne, jest strzał, ależ to było groźne. Przejmuje to wszystko Wilczek, dośrodkowanie jednak nieudane. No to była okazja, to była piłka, która naprawdę mogła tutaj splątać małe figle. Odra także była tutaj wskazywana w roli faworyta przed rozpoczęciem tego spotkania. Teraz Kalisz napędza tą akcję. Szymon Kalisz przedostaje się w pole karne. Utrzymuje się przy piłce. Kłosek w pole karne. Jest groźnie, jest Gajda. Gajda i jest gol! Ależ pięknie rozpoczynają nam się tutaj zawody w Bielsku-Białej. Pięknie dla Odry Wodzisław, która w tym momencie otwiera wynik tego spotkania. Strzelcem Łukasz Gajda. 8 minuta spotkania. No czy lepiej można było rozpocząć te mecze w wykonaniu niebiesko-czerwonych? Oglądamy powtórkę tej sytuacji. Świetne dośrodkowanie Kłoska, spore zamieszanie i z tego wszystkiego skorzystał właśnie Gajda. No być może bardzo, bardzo trudny, wymagający mecz u siebie z tą drużyną. Ale teraz jesteśmy w Bielsko-Białej. Jest dośrodkowanie w pole karne. Czy był faul? O, jeśli był faul, to może być żółta kartka. Ale jest faul, ale w drugą stronę. Faulowany tutaj grający z numerem 3 Tomasz Walaszek. Zagranie, sędzia jednak nie reaguje, ale za to świetnie reaguje Rekord. Prawą stroną już tutaj rekordziści atakują. Jest podanie do środka, jest groźnie, jest strzał! Ale tutaj tylko piłka przelatuje nad poprzeczką. Strzelał Michał Śliwka. Ale też od pierwszych minut rzeczywiście było widać, że zawodnik Odry ma słabszy dzień. Tym razem może tak nie będzie. Wodnicki, Gajda, szuka sobie miejsca, podanie do Pawełka. Powroźnik utrzymuje się przy piłce. Podanie do Pawełka, strzał! Piłka tylko odbita od słupka, a następnie od bramkarza. Dośrodkowanie w pole karne. Kamara chciał dotrzeć do tej piłki. Ostatecznie jednak się z nią tylko minął. No był blisko, był blisko. Piłka jak na razie jednak wybita.
I będzie kontra być może dla gospodarzy. I jest szansa, tak, rekordziści ruszają. Już tutaj przy piłce cały czas właśnie drużyna w zielonych strojach. Kamara przedostaje się pole karne i czyby faul? Nie, sędzia pokazuje, żeby piłkarz rekordu wstawał. Odra gra dalej z mieszkańcami Bielska Białej, Bielszczan, no dzisiaj w ten weekend do częstych należą. I teraz właśnie Bielszczanie prawą stroną jest groźnie, fantastycznie się teraz przedostał piłkarz rekordu, jest groźnie. Co z tego zrobią gospodarze? Ależ fantastycznie strzał, ale piłka przelatuje obok słupka. Ależ łatwo tutaj objechali Bielszczanie defensywę Odry Wodzisław. Bo tutaj rekord może się zerwać w każdej chwili i ustrzelić bramkę. Teraz jednak Odra podaje do Gajdy. Gajda próbuje coś z tego wyłuskać. Podaje do Kalisza. Kalisz! Ale tylko siatka obita, ale siatka znajdująca się za bramką. Sędzia sprawdza gotowość, czy wszystko jest w porządku. I mamy sygnały. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie rekord 0, Odra 1. Łukasz Gajda przy piłce. Zobaczymy, jak teraz z tego stałego fragmentu gry skorzystają goście. Dośrodkowanie w pole karne, spore zamieszanie, jest strzał, jest kolejny strzał! Piłka jednak wylatuje poza pole karne, oj, zrobiło się tu groźnie od pierwszych minut, od razu kolejnym atakiem. Tylko 1-0. Mówi się, że 2-0 to niebezpieczny wynik, co dopiero tutaj powiedzieć o wyniku 1-0. Teraz Kłosek oszukany, rusza rekord, jest groźnie, podaje w pole karne, strzał i nie ma! Ależ to była okazja dla gospodarzy. No oszukany tutaj Dawid Wrzosek. Teraz Kalisz już przygotowany w polu karnym. Między innymi Karwot, Kłosek. Mamy powroźnika. Podanie jednak na krótko do Pawełka. Gajda strzał i gol! Gol! Ależ to zrobił Łukasz Gajda! Wow! Ależ bramka Stadiony Świata w wykonaniu tego zawodnika Odry Wodzisław. Mamy 2-0. Masz, jestem ciekawy, jak to wyglądało na powtórce. Oglądamy właśnie to teraz na naszych ekranach. Łukasz Gajda strzał i gol! I to jaki gol! Podanie do Kamary. I znów na prawą flankę. Bogunia przedziera się w polu karnym. Bogunia, strzał! I piłka odbita od Mateusza Słodowego. Mamy bramkę samobójczą i mamy kontakt gospodarzy. 1-2 na tablicy wyniku. No pechowo się skończyła ta akcja dla Odry, jeszcze bardziej dla Mateusza Słodowego. Teraz troszkę Odra jedynie się cofnęła na własnej połowie, troszkę głębiej. Walaszek kolejny raz. Gaudyn, podanie do środka, jest groźnie, jest świetne podanie, strzał, świetnie broni także i Wrzosek. Wow, no to była świetna interwencja Dawida Wrzoska. Bardzo dużo rosłych zawodników ustawionych w pobliżu pola karnego, między innymi Walaszek. Dośrodkowanie w pole karne, strzał! Kamara próbował, ale z tego nic nie wyszło. Niepewne Karwoty, piłka kozłująca. Świetnie radzi sobie z tym wszystkim Wodnicki. Podaje na prawą stronę, tu jest Gajda. Gajda, zejście na lewą nogę. Gajda, odegranie z krzyżokiem. Gajda, strzał i gol! Ależ to zrobił Łukasz Gajda. Druga bramka tego zawodnika w tym spotkaniu. I od razu znów wychodzi na dwubramkowe prowadzenie. Przepraszam. Trzecia. To już trzecia bramka Łukasza Gajdy. Hat-trick tym samym wpadł na konto pomocnika Odry Wodzisław. A my oglądamy tą świetną sytuację. No troszkę chyba można mieć tutaj kilka słów komentarza do postawy Jakuba Szumery. Zobaczymy teraz. Te Pompuńców to jest właśnie jeden z nich. Drużyna, która, przypomnę, przed tą kolejką zajmowała drugie miejsce. Teraz Krzyżok, świetne podanie do Powroźnika. Powroźnik! Ale słabo tutaj rzeczywiście uderzył tą piłkę. Chyba brakło mu metra bądź pół metra. Opuścił boisko. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście nie będzie dalej żadnych. Jest strzał! Jest szansa dla Odry! Ależ tutaj zaskoczyli z wysokiego C wodzisławianie. No, przyznam szczerze, było blisko. Z prawej strony Walaszek. Gaudyn szukał Kamary. Czy był faul?
I czy jest karny? Gdzie miało miejsce to starcie? I jest czerwona kartka przede wszystkim! Oj, no tutaj nie tak miała wyglądać ta końcówka w wykonaniu Odry Wodzisław. Będzie rzut wolny w pobliżu pola karnego. No niewiele tutaj brakowało. Sędzia pokazuje, że dolicza co najmniej 6 minut. Teraz Marek Proficy. Proficy! Oj, oj, oj! Mało brakowało. Piłka odchodząca, ale mija jednak słupek Dawida Wrzoska. Proficy przy narożniku. Dwie ręce uniesione w górze, dośrodkowanie w pole karne, jest strzał! Ale ta piłka po strzale grającego z numerem 22, jak dobrze ujrzałem, Arkadiusza Krysika na spalonym Gajda. I także mamy gwizdek kończący ten mecz. Odra Wodzisław wygrywa dziś 3-1 w Cygańskim Lesie. A ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszamy już na kolejne transmisje. A mecz ten komentował dla Państwa Kamil Sobala. Do usłyszenia.